No to lecimy z kolejnym odcinkiem Yes Your Grace. Zobaczymy, jak daleko dam radę dojść tym razem. Nie wiem szczerze, ile zostanie jeszcze po oblężeniu, ale na razie co by tu robić? Zapisz i kontynuuj. Może 10 tygodni i 10, jeszcze jeden odcinek, zobaczymy. Tylko niepotrzebnie go zawołałem, bo niepotrzebnie wysłałem po tego dziada. Dobra. Czy może powinniśmy poważnie rozważyć ofertę Verida? Jestem pewien, że Asalia będzie szczęśliwa, że... Co? Aha, jestem... To jest takie... złośliwe. Jestem pewien, że Asalia będzie przeszczęśliwa, słysząc o tym. Królowie poprosili was o wykonanie niemożliwych zadań. Nawet jeśli ukończymy niektóre z nich, ich armie mogą nie przybyć na czas. Musimy znaleźć inny sposób na zdobycie większej liczby ludzi. A kto może nam teraz pomóc? Lordowie zdecydowanie nie będą w stanie dać nam więcej ludzi po tym, jak straciliśmy wszystkie ich oddziały. Może uda nam się zebrać wieśniaków. Liczy się każda para rąk. Pomogliśmy im wcześniej, nadszedł czas, aby oddzięczyli się za przysługę. Nie sądzę, by wielu wieśniaków potrafiło czytać, więc wysyłanie gołębia nie zadziała. Najlepiej byłoby wysłać agentów i wezwać ich bezpośrednio, wasza wysokość. Okej, czyli możemy ich zaprosić. Czyli znów się tutaj pojawiły... Dużo czy się pojawiło. Część jeszcze nie wykonaliśmy. Część wykonaliśmy. Dobra. Zobaczymy, jak to pójdzie. Wrócił generał. Wasza wysokość, znalazłem stary wóz blokujący drogę. Wyglądał na porzucony. Zebrałem ludzi i odsunęliśmy go na bok. Okazało się, że wóz był pełen złota i zasobów. Wow. Wow, to był szczęśliwy traf. Dobra, ten przybył. To wszystko. Kurde, zmarnowaliśmy gołębia. No ale okej. Znów ta od dębu wróciła. Wasza wysokość. Łowca znalazł Volosa. Pochowaliśmy go przy drzewie. Czy zauważyliście, że burze ustały? To naprawdę zadziałało, wasza wysokość. Jestem bardzo wdzięczna za waszą pomoc. Wszyscy jesteśmy wdzięczni. Niech bogowie mają was w swojej opiece. Jesteście dobrym człowiekiem. Dziękuję, Olivia. Cieszę się, że mogłem pomóc. Szczęście mojego ludu wiele dla mnie znaczy. Coś to dało? Nie jest źle. Plus 3. 70. Strażnik lochów. Wasza wysokość, aby przygotować się do oblężenia, dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie ulepszeń w zamku. Wyposażenie i wzmocnienie zamku może okazać się kluczowe. Dodałem listę ulepszeń dla was do przejrzenia. Zobaczycie je w tygodniowym podsumowaniu, czyli będzie można się ufortyfikować. Okej. Wasza wysokość, mój mąż jest ciężko ranny, jest lokalnym myśliwym i podczas ostatniego polowania miał wypadek. Został raniony przez jelenia. Jego poroże zaplątało się w kołczan i został ściągnięty z konia. Przerzut tylko dlatego, że pękł pasek. W przeciwnym razie jeleń ciągnął go przez cały las. Jest teraz bardzo chory. Czy jest coś, co możecie zrobić, by nam pomóc? Stać nas. Jesteśmy tak bogaci, że... No dobra, lecimy dalej. Za taką ilość złota z pewnością uzdrowiciel pomoże w każdym razie. Dziękuję, bla bla bla. Ogarnięte. A, są te krzaczory. Dobra, kolejny wieśniak. Wasza wysokość, moja ziemia została splądrowana. Zostałem okradziony przez hordę szalejących radowian. Nie, wasza wysokość, królików. Co? To ważny problem, gdy uprawia się sałatę. Dam mu złoto. Spróbuj znaleźć kogoś, kto pomoże uporać się z królikami. Dziękuję, może to zainwestuję. No dobra, na razie... Nie si. Mamy jeszcze...
Obraz w rezerwie. Wasza wysokość, jestem Paulon, nie. Przełomowy malarz, przychodzę do was specjalną ofertą. Zawsze mieszkałem w Davern, więc przybyłem do was najpierw, królu. Przynoszę wam mój najcenniejszy i najdroższy obraz. Rodziny królewskie prawdopodobnie będą o niego walczyć, kiedy wystawię go na aukcji, ale chciałbym dać wam szansę kupienia go, zanim to zrobi to ktokolwiek inny. Moje obrazy są znane wszystkim narodom, ale nie sądzę, że muszę o tym mówić. Wiem, że macie mój jeden słynny obraz, ten z górami szarymi. Tak, oczywiście, jest piękny. Powiedz mi, co masz dla mnie, Paulonie? Mam obraz bitwy o Brianę, jest nieco abstrakcyjny, pełen emocji. Ukazuje żołnierzy biegnący w kierunku wroga, w tle... w tle księżyc niech będzie. I wielki ogień, co rozciąga się przez całe pole bitwy, nazywa się ogień nad ubywającym księżycem. Ale to wygląda jak zestaw kwadratów. To obraz impresjonistyczny, wasza wysokość. Jestem pionierem tego śmiałego, odważnego ruchu artystycznego. Ile za niego chcesz? Dla was mam specjalną cenę, niższą niż mogę zaoferować komukolwiek innemu. 12 sztuk złota. Kurde, ile za niego da ten drugi pajac? Zaryzykuję. Bo powiedział, że kupi wszystko z zyskiem, a jeszcze mówił, że nie trawi impresjonistów, więc z pewnością będzie chciał go spalić w swoim kominku. Dobra, dziękuję, Paul. Dziękuję, wasza wysokość, no chydny jest. Nie. Żadnego wyglądania ładnie. Elton, nie, Grego. Grego, chodź tutaj. Kupisz ten dziadowski obraz. Mam nadzieję, że za więcej niż my zapłaciliśmy. A co do mapy, jeszcze zostało jedno niezbadane, więc... O, Luther. Płocką i wyślijmy tam generała. Dobra, czyli to jest ogarnięte. Ludzie szczęśliwi, z zapasami nie jest najlepiej, no ale... Dobra, do ogrodu. Pogadajmy z Asalią. Tak, ojcze. Król Varit poprosił o twoją rękę. Co? Król Varit? Ale on jest stary, bo wiesz... Bardzo stary. Nie możesz mnie zmusić do poślubienia go. Ze wszystkich ludzi, dlaczego wybrałeś akurat jego? Hej, hej, hej. Jeszcze nikogo nie wybrałem. Nie zgodziłem się jeszcze na jego ofertę. Chciałem najpierw usłyszeć, co myślisz. Nie jestem pewien, dlaczego wiedziałem przecież, że nigdy byś tego nie chciała. Oczywiście, że nie. Przepraszam, naprawdę mam nadzieję, że nie będziemy do tego zmuszeni. No dobra. Uważaj na siebie, dobra, czyli... Dobra, czy to się jakieś stare rzeczy jeszcze tu wyświetlają? Bitwa, wróżbita... Dobra... Dużo starych bzdetów tu się jeszcze wyświetla. Przyprawy... To już dawno wiemy wszystko. Dobra, to niech to się wyłączy, bo to... Szczury, wilk... Okej. Dobra, to było ostatnie, te dwa. Czyli chyba już wszystko odznaczyliśmy, żeby nagle coś nie wylazło, nie wiadomo skąd. I skoczmy do królewskiej sypialni. Varit poprosił o rękę. Varit chciał poślubić Asalię. W zamian oferuje sporą część swojej armii. Och, naprawdę? Czemu myślisz, że pozwolimy Asalii go poślubić? Potrzebujemy księcia, a nie jakiegoś starego pierdołę. Wiem, że desperacko potrzebujemy żołnierzy. Jeśli przegramy z Davern, może nie zostać kamień na kamieniu. Sugeruję, że powinniśmy na to zgodzić.
Nie wiem. Nie chcę tego robić, ale jeśli znajdziemy wystarczające liczby żołnierzy, Atana zrówna to miejsce z ziemią, wraz z nami wszystkimi. Nie mogę tego zrobić. Dlaczego po prostu nie uciekniemy? Jeśli wiemy, że przegramy, jaki jest sens próbować? Jaki byłbym królem, gdybym zostawił swój lud na śmierć? Musimy spróbować. Nadal mamy trochę czasu na przygotowania. Miejmy nadzieję, że inni królowie zgodzą się nam pomóc. Co my zrobimy, Eryku? Bogowie nas skazali. Zapewne nie mamy szczęścia. Wszystko idzie okropnie źle. Czasami chciałabyśmy byli jedynie wieśniakami. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Upewnij się, że ty i dziewczynki jesteście bezpieczne podczas bitwy. Nie powinnaś się martwić tak bardzo. Idź się położyć. Dobrze, spróbuję zasnąć. Dobra. Tu się ogarnęło. Chcę mieć trzeba kiedyś znów przeklikać wszystko, ale nie sądzę, że coś się nowego pojawiło. No to kończymy tą turę. Żywności nam przybywa naprawdę dużo. Ludzie nas kochają, podatki są wręcz, powiedziałbym, astronomiczne. Co to jest? No armia nas kosztuje tyle co nic. Bo jej po prostu nie ma. Okej. Znów tu zrzućmy... To nam... Ten 25 raczej będzie ok, czyli mamy już całkiem nieźle. Myślę, że lepiej teraz, bo mamy niewielkie wydatki na wojsko, więc warto to wykorzystać. Grewno, tydzień 33. Wrócił generał. Wasza wysokość, mała rodzina mieszkająca na skraju wioski niedawno straciła dziecko z powodu gorączki. Niewiele mogłem zrobić, ale pomogłem im pochować biednego dzieciaka. Modliliśmy się za jego duszę i pobłogosławiłem ducha w waszym imieniu. Rodzice byli wdzięczni za pomoc króla. No i plus 2. Bardzo dobrze. Wasza wysokość. To Orlando kazał mi przynieść z jego domu wypchaną głowę potwora. Nie jestem pewna, czym dokładnie pisał, ale wydawał się bardzo gorliwy. Dobra, łowca. Wasza wysokość. Wróciłem od tego kultu drzew. Poprosili mnie, żebym poszukał Volosa, czy demona ze Volos. Podobno przybrał kształt jednookiego niedźwiedzia. To nie było łatwo pokonać polowanie, ale go znalazłem. O dziwo, był tuż za murami naszego zamku. Zabrałem ciało do lasu jako dowód. Ludzie wydawali się bardzo szczęśliwi. No dobra. Mam dla ciebie kolejny obraz. Zobaczmy tą bitwę o Bryanę. Spójrz na ten obraz. Fantastyczny, wezmę go. 18 sztuk złota. Czy w porządku? No dobra, kupiliśmy go za 12, sprzedamy na 18. Jest deal. Czy potrzebuję jego na razie? On jest w miarę ładny w sumie. Ale niech idzie. Też 18, w porządku? Tak jest. To wszystko. Ciekawe, czy mam jeszcze... A nie mam więcej. No nic, to wszystko. Zobaczymy, czy jeszcze coś znajdziemy później. Wieśniak. Wasza wysokość. Niech bogowie was wszyscy błogosławią. Jesteście prawdziwym wybawcą. Zawdzięczam wam życie. Moja żona przyjęła mnie z powrotem. I był to najszczęśliwszy dzień mojego życia. Nie mam wiele do zaoferowania, ale tu jest worek ziemniaków. No dobra, mamy worek ziemniaków. A, to są zasoby. No dobra, niewiele nam dał. Znów wieśniak. Od kilku dni ze studni dobiegają dziwne dźwięki i buczenie. Bu, bu, chru, chru.
Na początku myśleliśmy, że ktoś z nami pogrywa, ale nikt nie mógłby przeżyć przez studni przez prawie tydzień. To może być wodnik. Być może znudziło go siedzenie w jeziorach i przeniósł się do studni. Może jest głodny, a może chce tylko nieco towarzystwa. Nie jesteśmy pewni, ale Woimy nie zbliża się do studni. Chodzimy do rzeki po wodę, ale to uciążliwe. Dobra, wiedźma. Te stworzenia to nie żart. Na wszelki wypadek najlepiej będzie przegonić potem do jeziora za pomocą magii. No dobrze, niech idzie wiedźma. Zobaczymy. I plus 4. Ciekawe, że do 100 wydobijemy. I kolejny wieśniak. Wasza wysokość. Rzeźnik mojej wiosce ciągle wyrzuca resztki na ścieżkę. Gniją i śmierdzą. Nie mogę spać, bo boli mnie głowa od tego silnego zapachu. Bóg jeden wie, jakie choroby rozwijają się w tym stosie znikłego mięsa. Proszę was, wysokość, czy możecie mi pomóc? Wiecie co? Jesteśmy bogaci, sprzedaliśmy obrazy. Niech weźmie złoto i to oczyści. Zatrudnij kogoś, kto to posprząta. To złoto powinno wystarczyć. Załatw, zanim rozprzestrzeni się jakaś choroba. Wasza wysokość. Teraz to posprzątam, ale co potem? Po prostu wrzuci nowe resztki na drogę. Powiedz mu, że z rozkazu króla ma przestać to robić. W porządku, wasza wysokość? Dziękuję wam. Od razu znajdę kogoś, kto im pomoże. No dobra. Mamy problemy z rzeźnikiem. Miłosne. Dobra, czyli on podziękował królowi, bo dostał kasę poprzednią. Aurelia się zmartwiła. Potwór wysłaliśmy, wiedźmę i rzeźnik. Zapłaciliśmy za posprzątanie. Dobra, czy mamy kogoś? Nie, no najpierw powysyłajmy mapa. No wszystkiego raczej nie obstawimy, bo naprawdę się dużo wydarzyło. Ale po kolei. Niech będzie generał. I właśnie, bo tu trzeba patrzeć, kto to był. Co tu się wydarzyło? Złoto na buty. Ranny mąż. A kurde. Ja nie pamiętam teraz, komu pomogłem. Na pewno kultowi drzew pomogłem, więc tutaj wyślemy łowcę. Dobra, to załatwione. Tu w sumie nie wiem, bo teraz tak, z tym gadaliśmy. Pogadajmy sobie z Noxim, zobaczymy, co nam powie ciekawego. I na razie nic się nie dzieje, czyli będzie teraz chyba troszkę spokojniejszych tygodni. No dobra, lecimy dalej. O, dajmy kolejną tutaj. A, tylko jakie to jest wszystko drogie. No, ile by nas to kosztowało, jakbyśmy to od razu pozałatwiali? Dużo jak cholera, ale powinniśmy dać radę. To jest jeszcze kurde. Gdzie co? O, trzeba pomyśleć. Ale na razie nas stać. Zasoby mniej, ale z kasą jest dobrze. Grewno, tydzień 34. Wrócił generał. Powiedziałem wieśniakom, by stawili się w sprawie poboru. Niedługo powinni tu być. Łowca. Powiedziałem, aha, czyli to tylko tyle. Pogromca smoków. O, super. Czy nadal też kupić ząb? Tak, oczywiście, prawdziwy smoczy ząb. O, historie. Jakie mogę na jego temat opowiedzieć?
I dał nam złoto za niego. 11 sztuk złota. Czemu nie? Po co mi ten stary ząb? Wieśniak, wasza wysokość. Zainwestowałem złoto. Czyli to na te króliki. Specjalny płot. Jest wystarczająco głęboki, aby króliki nie podkopały naszej sałaty. Będziemy zaszczyceni, jeśli zaakceptujesz niektóre z naszych wyśmienitych produktów jako podziękowanie. O i pięknie, 9 sztuk zasobów. Kolejny wieśniak. Tak, wasza wysokość? Czy dołączysz do mojej armii w nadchodzącej wojnie pewno? Wojna zataną się zbliża, potrzebujemy pomocy. Bandyci ponownie zaatakowali naszą wioskę. Bez pomocy generała nie daliśmy im rady. Zabili większość ludzi. Ja i inni uciekliśmy do innej wioski pod panowanie Atany. Obawiam się, że nie możemy pomóc. Rozumiem. Okej, okay, czyli ty nas spławił. Witam ponownie, wasza wysokość. Wzywałeś mnie? Czy dołączysz do armii? No, bo to samo wszędzie. Musimy zbudować naszą obronę. Możecie liczyć na całą naszą społeczność, wasza wysokość. Wiedziałam, że zapytasz i rozpoczęliśmy przygotowania. Bądź gotowa. Bitwa rozpocznie za 13 tygodni. Oh my god, czy naprawdę będziemy zbierać takie liczby ludzi? Sprzedaję paczki zasobów, wasza wysokość. Pozwól, że pomogę ci w walce. Oferuję najlepsze ceny. Tylko 28 sztuk złota za 22 paczki zasobów. Czy dostanę zasoby? Właśnie nigdy tego nie rozumiem, dlatego się na to nie godzę. Kupię jak zwykle pył wyroczni. Coś jeszcze? Nie, to wszystko. To by nam było na tyle, dziękuję. Rozumiem. Wrócę do Davern. Do zobaczenia. No dobrze. Wieśniak. Mój panie, szukamy schronienia. Nasza wioska jest całkowicie zniszczona. Nie mamy dokąd pójść, nie mamy domu. Możesz nam pomóc? To może być Radowianin. Jaka to wioska? O jakiej wiosce mówisz? O, Brinsk, mój panie. Nigdy nie słyszałem o takiej wiosce. Musi być okropnie daleko. Za górami? Tak, mój panie. Radowianie, co? Mój panie, moja świetności, wasza wysokość. Zdajemy sobie sprawę, kim dla ciebie jesteśmy. Zdajemy sobie sprawę, że nasi bracia walczyli z tobą. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy tu mile widziani, ale nie mieliśmy innego wyboru. Wielu zmarło, ale wielu nie musi już więcej umierać. Błagam, nalegam, pomóż nam. Nie mamy broni ani złych zamiarów. Po prostu chcemy żyć. Powiem tak. Na to postawić. Znaczy, ja uważam, że tam ci Radowianie do szczęścia są niepotrzebni. Dość już usłyszałem. Kłamstwa czy nie mogę wam pomóc. Jest nas kilkudziesięciu. Po prostu chcielibyśmy jej zostać. No dobra, nie. No tak, czyli jeżeli zgodzimy się, no to król... jeden chce, żebyśmy pomogli, drugi, żeby nie pomagać. Dobra. Generale, pozbądź się ich. Przykro mi, naprawdę, ale nie mamy miejsca na więcej potrzebujących i nie możemy ryzykować buntów ze wszystkich stron. W pokoju twoi ludzie wybili moją armię, to miłosierdzie z mojej strony zapewni wam szybką śmierć. Wynoście się, generale, zabierz ich. Widzę w twoich oczach, że jesteś tak zagubiony jak my wszyscy. No dobra. Idziemy. Z tym koksem. Nie będziemy tolerować Radowian na naszej ziemi. Przyszli, napadli. Kurde. Dlaczego ja im pomagać? Wasza wysokość. Mam okropny ból brzucha. Od 5 dni nie ma śladu stolca. Moja matka przygotowała sok suszonych śliwek. Specjalną mieszankę. Nie zadziałało. Właściwie od tego czasu jest gorzej. Gdybym jej nie znał, pomyślałbym, że chce się mnie pozbyć.
Zaparcie to określenie, którego użyłby lekarz. Pomożecie biednemu człowiekowi? No dobra, idź znaleźć uzdrowiciela. Nie zawracaj mi głowy takimi drobiazgami. Odwiedź uzdrowiciela, jestem pewien, że ci pomoże. To kosztuje, wasza wysokość. Mam tylko dwa kurczaki. Dom należy do mojej matki. Muszę czekać, aż ona odejdzie, by po niej wszystko odziedziczyć. Dobra, 7 sztuk złota, bierz. Weź to złoto. To powinno wystarczyć, dziękuję. Wątek zakończony. Nie ma szczęśliwości ogólnej? Niedobrze. No dobra, pozbyliśmy się troszkę radowian. Oby się nowi nie pojawiali. Chodźmy pogadać z żoną. Kochanie, w sprawie radowian. Podczas szczytu królewskiego król Fabian poprosił mnie o pomoc dla mieszkańców Radowi. Wprost powiedział, że tego, jeśli to zrobię, dołączy do naszych sił. Z drugiej strony król Jedrik powiedział, że pomoże, jeśli ich wszystkich wyeliminujemy. To wspaniale, kochanie. Oznacza to, że w obu przypadkach dostaniemy pomoc. Tak, tak sądzę. Kilku radowian zwiedziło nasze salony w tym tygodniu. Mieli czelność prosić o złoto i zasoby, po tym wszystkim, co ich król nam zrobił. Postanowiłem im nie pomagać. Dobrze postąpiłeś, kochanie. Powinni szukać pomocy gdzie indziej. Teraz musimy być silni i odmówić im wszystkim. Wiem, kochanie. Do zobaczenia później. W porządku, zostanę tutaj. I dobrze. Nie chcę mieć armii opartej na obcych siłach. Okej. Teraz tak. Oczywiście on nam da pieniążki na nasz pyłek. Teraz co dalej? Mapa. No właśnie, że ja nie pamiętam, co ja gdzie robiłem w ogóle. Nowa karczma. Tu pomagałem chyba na pewno. Dobra. I tawerna. To było ogarnięte. I teraz poszukajmy, czy ja mam jeszcze jakieś obrazy gdzieś. No z tego będzie kasa. No dobra, mamy go. Czy on to kupi? Nie wygląda to jak obraz, ale... Tego nie ściągniemy. A to zagadajmy do niej. A, nic nie ma do powiedzenia. I rzućmy okiem na sypialnię. To nie zejdzie. Nic już chyba nie możemy sprzedać. A to ciekawe, bo to też się wydaje jak obraz. Ale może to są gobeliny też w sumie. Jeszcze nie wiem, czy on tego gobelina będzie chciał. Bo on chciał obrazy, a nie gobeliny. Ciężko mi powiedzieć. Tu nic nie ma, tu raczej nie będzie obrazów. Tu jest... Nie, tu nic nie ma w sumie ciekawego. No, chyba czas skończyć tą turę. Armii my dalej praktycznie nie mamy. No dobra, będziemy tak po trochę zwiększać. Nie wiem, ile potrzebujemy, chyba 5 czy 8, nie wiem, ale będziemy na maksa zbierać. Nie wiem, czy dalej się w ogóle da. Ale i tak, o, 23, 18. Ciekawe, czy to jeszcze wzrośnie. Zapisz i lecimy. Grodno, tydzień, grewno, kurde, grodno, grewno. Generał wrócił.
Pobór, niedługo powinni być. Czyli teraz to w sumie będziemy prawie że przewijać, bo to jest to samo. Wasza wysokość, pomogłam z potworem w studni. Żadna magia nie była potrzebna. Stworzenie potrzebowało tylko prezentu. W każdym razie nie powinno być już więcej żadnych problemów. Dziękuję ci. Powiedziałem wieśniakom, by stawili się w sprawie poboru. Powinni być. Elton. Mam dla ciebie trochę pyłku. Dobra. Bajecznie. Dziękuję ci. To wszystko. I 11, czyli stale zarabiamy. Co by chciał Andrii? Lorsulie od dawna nie pisała. Nadzieję, że wszystko u niej w porządku. O, co tam u ciebie? Wiedźma była spektakularna. Nigdy wcześniej mój strumień pomysłów nie płynął tak wartko. Jestem upajający, to znaczy upojony. Gdyby jej magia przelała się przez moje ciało i spłynęła na pióro wprost na papier. To, co rozpoczęło się jako prosty projekt, zmieni się w dzieło mojego życia. Myślę sobie, zróbmy to jeszcze bardziej epickie, ze wszystkim na pokładzie. Generał, wiedźma, łowca, doda pikantnego akcentu. To będzie wyśmienita epopeja, najlepsza. Ach. Bierz tego łowcę. W porządku. No dobra, przybyli wieśniacy. Wasza wysokość. Mój sąsiad mówi, że z rozkazu króla mam posprzątać bałagan. A co z innymi ludźmi? Wrzucają swoje śmieci na ulicę i nikomu to nie przeszkadza. Byłem uczynny i zabierałem swoje odpady do lasu, ale ludzie wyrzucali swój syf tuż pod moim domem. Teraz koła mojego powozu są zepsute, nie mogę tego wszystkiego nosić w rękach, więc moje odpady lądują tam, gdzie trafiają wszystkie inne śmieci. Nie posprzątam, dopóki wszyscy inni nie zaczną sprzątać swojego bałaganu. Dobra, po to postawiliśmy na duże dochody. Napraw swój wóz. Poproszę moich ludzi, by wysłali wieść do swoich sąsiadów. Będą musieli do końca miesiąca wrócić w ścieżkę. To złoto powinno wystarczyć, aby naprawić wóz lub kupić nowy. Utrzymuj drogę w czystości. W przeciwnym razie rozwieją się zarazki, ludzie chorują. No i to rozumiem. Wiedziałem, że mogę liczyć na twoją pomoc. Te łobuzy zobaczą, kto jest mądrzejszy. Dziękuję, wasza wysokość. Będziemy utrzymywać drogi w czystości. No i dobrze. Następny wsiur. Zywałeś mnie. Czy dołączysz do mnie w nadchodzącej bitwie? Atena atakuje. Potrzebujemy pomocy. Oczywiście, wasza wysokość. Możesz na mnie liczyć. Ja i moja karczma zawsze wspieramy to królestwo. Zbiorę moich ludzi. Będziemy gotowi. Bitwa rozpocznie za 15 tygodni. 6 karczmarzy. Wasza wysokość, dobrze was znowu widzieć. Czy dołączysz do armii w nadchodzącej bitwie? Mamy szansę wygrać wojnę, ale musimy zbudować obronę. Moja tawerna kwitnie, wasza wysokość. Nigdy się nie podda. Możesz liczyć na mnie i moich ludzi. Będę gotowy za 15 tygodni. 6 zbrojnych. Najemnik. Słyszałem, że to trudny czas dla Davern. Jedna bitwa po drugiej. W takim czasie nie może być łatwo być królem. Myślę jednak, że wiem, co może wam pomóc. Armia. I jeszcze więcej armii. Im więcej armii, tym lepiej. Czyż nie? Tak się składa, że mam dostęp do dobrze wyszkolonych, sprawnych mężczyzn, którzy chcą walczyć za twój kraj. Oczywiście za godną zapłatę. 28 sztuk złota za 22 ludzi. Nie brzmi źle, prawda? A myślę, że nie brzmi źle. Tylko czy oni będą na stałe? Ale zaryzykuję. Oto złoto. Idealnie. No dobrze. Czyli troszkę potraciliśmy kasy, ale jakoś ta armia rośnie. Czy możemy coś jeszcze zrobić? Nic. Kurde. Zaprośmy znowu jego. Zobaczymy, czy kupi ten gobelin. No i okej.
I teraz na mapę. Czyli gdzie żeś im pomagali, żebym ja pamiętał? Rzeźnik. Problemy jakieś z nie wiem czym. W Nelce Wewrowej. Podtopiona wioska. Temu pomogliśmy. Niech poleci generał. I chyba do rzeźnika też możemy wysłać, tylko kogo? Chyba wiedźma została, tak. No dobra, nie idzie źle. Wszystkiego nie ogarniemy, ale... źle nie jest. Z kasą jesteśmy na plus w miarę. W tym tygodniu nie będę tutaj odkładał. Weźmiemy sobie gorący olej, bo to się przyda do obrony miasta. Zapisz i kontynuuj. Grodno, tydzień 36. Wrócił generał. Powiedziałem wieśniakom, żeby się stawili. Bardzo dobrze. Wiedźma powie to samo. Powiedziałem wieśniakom, żeby się stawili. Grego, mój przyjaciele. Mam dla ciebie kolejny obraz. Gobelin Aureli, bierz to, spójrz na ten. Gobelin. Ach, czemu nie? Biorę 18 sztuk złota, w porządku? Tak. Interesy z tobą to przyjemność, to wszystko. I super. Myślę, że to wszystko. Czyli dziękujemy za wizytę. Do widzenia. Kasa jest, państwo się kręci. Jest dobrze. Wasza wysokość, jeszcze raz dziękujemy. Wiedźma nam doradziła, jak poradzić sobie z wodnikiem. Widzieliśmy naszego najlepszego kurczaka i umieściliśmy go w studni. Wodnik musiał przyjąć naszą ofiarę, ponieważ go nie słychać. Ale teraz gdzie znajdziemy tego kurczaka? Oh my god, ludzie, cieszcie się, a nie narzekajcie. Wieśniak. Witam, wasza wysokość. Wzywałeś mnie, czy dołączysz do armii w nadchodzącej bitwie? Idzie wojna, potrzebuję pomocy. Pomogłeś mi i mojej żonie wrócić do siebie. Nigdy nie byliśmy szczęśliwsi, wasza wysokość. Sprawię, że chcę dać siebie wszystko. Możesz na mnie liczyć. Zbiorę też innych wieśniaków. Dziękuję ci. 6 wieśniaków. Bardzo dobrze. Zwałeś mnie. Dołączysz do naszej armii? W nadchodzącej bitwie? Przygotowujemy się do bitwy. Każda najmniejsza pomoc jest doceniona. Oczywiście, wasza wysokość. Nasza wioska jest najczystsza w całym Davern. Chciałbym nadal móc w niej mieszkać. Będziemy gotowi za 14 tygodni. Kolejnych 6. No dobra, nie jest źle. Wasza wysokość, ktoś, a raczej coś, kradnie wszelkiego rodzaju przedmioty w naszej wiosce. Wierzę, że jestem jego najświeższą ofiarą. Trwa już jakiś czas. Ludzie giną, ziarno, cebula, nawet złoto, najczęściej ziemniaki. Wiem, że brzmi to trywialnie, ale nie zawracałbym wam głowy, gdyby tak było. Ostatnio została stracona moja rodzinna pamiątka. Szukaliśmy jej i pytaliśmy wszędzie, ale nigdzie nie możemy jej znaleźć. Co to za pamiątka? To była mała szkatułka, która zawierała, cóż, nie mogę powiedzieć, ma bardziej wartość sentymentalną niż jakąkolwiek inną. Kurde... jakiś skarb pewno ktoś mu ukradł. Jak mam ci pomóc, skoro nawet nie wiem, czego szukam? Dobrze, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co jest w środku. To pamiątka rodzinna, ale bałem się jej otworzyć. Podobno jest przeklęta. Cokolwiek jest w środku, może zabić człowieka po otwarciu. Kurde, to może być dobra broń na przykład. No dobra. Wiem, jak to brzmi. Na początku w to nie wierzyłem, ale jak zobaczyłem, co się stało z wujem Wacławem, byłbym ostrożny. Czy masz jakieś pojęcie, gdzie może być? Tak, właściwie widziałem demona schodzącego... co? Po kominie Sławka. Opowiedz mi o tym demonie. Nazywają to Aitvar. Nie widziałem go z bliska, ale mówią, że to wąż
ze skrzydłami. Trzeba popić gardło. Ptasią głową i kudłatym ogonem, trochę jak miotła. To sprytna mała bestia, a także bardzo, bardzo cicha. Wydaje się, wydostaje się przez jeden komin i wlatuje przez drugi. Lata wokół wioski i kradnie co może. Właśnie dlatego znikają wszelkiego rodzaju przedmioty. Ajtwary zwykle znajdują jedno lokum. Wszystkie przedmioty przynoszą właścicielowi w zamian za pożywienie. Po polowaniu męczy się. Można to stwierdzić po tym, że iskry idą mu z ogona. Wtedy wraca do swojego pana. I zgaduje, że panem jest Sławek. Próbowałem z nim rozmawiać. Zapytałem go sam. Ale powiedzmy, to duży facet i mało rozbowny. Jestem pewien, że chętnie porozmawia z królewskim łowcą. Kurde, łowca jest zajęty. Przykro mi. Twoja historia jest fascynująca, ale moi łowcy są potrzebni gdzie indziej. Idź i sam porozmawiaj ze Sławkiem. Życzę powodzenia. Von. Z drugiej strony nie wyglądało to bardzo przekonywująco. Wasza wysokość. Musimy coś zrobić z bełtami. Co? Dopadną mnie za każdym razem, gdy kończę pracę w polu. I nie tylko mnie, ale także innych. Po skończeniu spotkania w knajpie z chłopami w dole do domu pojawiają się i sprawiają, że tracę orientację. I tak każdej nocy krążą wokół wioski. Czasami nawet nie pamiętam, gdzie poszedłem, tylko budzę się następnego ranka z nowymi skaleczeniami i siniakami. Moja żona bardzo się martwi i mi nie wierzy. Mam posłuchać po łowce. Kurde, ty jesteś upity po prostu. W przeciwnym razie żona wyrzuci mnie z domu. Nie mogę tu pomóc. Przykro mi. Łowcy są zajęci. Niech przyjaciele odprowadzą się następnym razem. Cóż, warto było spróbować. No dobra. Czy naprawdę tylu pijaków mamy w kraju? I znów nic do pogadania. Aż nudno. Mapa. Tyle rzeczy tu jest. Ból brzucha. Chyba nie pomogliśmy. Biznes na boku. Na pewno nie pomogliśmy. Chociaż na ból brzucha. Złoto na buty. Ranny mąż. Potwór. Na pewno z babuszką pomagaliśmy. Niech pójdzie wiedźma. I na gorączkę w wiosce też wysłaliśmy kogoś, więc niech pójdzie generał. Dobrze. Tu de facto nie mamy o co prosić. Ten kupił obrazy, ten kupił ząb. Ten kupił cały proszek. Więc myślę, że kończymy. No dobra. Kasy przybywa. Armii powoli o powoli, ale przybywa. Dorzućmy sprzętu oblężniczego. Będziemy mieli tutaj wszystko, co potrzeba. Tu już się chyba nie zmienia, niezależnie ile mamy. 18-23 jest. Nie przesadzajmy. 37 sobie zostawię. I zapisz i kontynuuj. Tydzień 37. Oh my goodness. Co tu się dzieje? Już tutaj. Wydaje mi się, że to przyszło z ogrodów. Asalia. Co ona znowu wymyśliła? Oh my god, strzelają do nas w własnym zamku. Okej, czyli powiedział wieśniakom, żeby przybyli. To samo powiedziała wieśniakom, żeby przybyli. Bardziej mnie interesuje, co powie łowca. Wasza wysokość, pomogłem temu poecie Tornado, czy jakoś tam. Raczej dziwne doświadczenie. Wydawał się zadowolony z rezultatów. No dobra.
Wieśniaczka, wasza wysokość, wzywaliście. Dołączcie do armii w nadchodzącej bitwie? Uratowaliście nasze dzieci, wypędziliście babuszkę z naszej wioski. Jesteśmy do was, do naszej dyspozycji, wasza wysokość. Bądź gotowa. Bądź, no, za 13 tygodni. Ja tu w ogóle nie liczą płci gościa, ale niech będzie. Wasza wysokość. Nie mogę uwierzyć, że przekonaliście go, żeby posprzątał. Rzeźnik wrócił do domu w zeszłym tygodniu i posprzątał całą drogę, przeklinając, rzucając wszystkim, co padnie. Ale teraz jest czysto. Nie sądziłam, że was wysłucha. Jest uparty jak muł. Byłam pewna, że wolałby się stamtąd wyprowadzić, niż posprzątać. Dziękuję, wasza wysokość. Cieszę się, że mogłem pomóc. Czy też pomóż mu oczyścić ścieżkę? To nie tylko jego odpady. Oczywiście, wasza wysokość. No dobra, to już załatwiliśmy. Czym mogę pomóc? Czy dołączysz do naszej armii? Oczywiście, z miłą chęcią. Sprawiłeś, że nasza wioska jest silna i zdrowa. Można nas liczyć. Bądź gotowy za 13 tygodni. Kolejna wieśniaczka. Proszę, ta kobieta próbuje zabrać moje dziecko. Myślę, że chce je skrzywdzić. Ona kłamie, wasza wysokość. To ona ukradła moje dziecko. Martwię się, że zrobi mu coś strasznego. Wasza wysokość, coś jest wyraźnie nie tak. Nie możemy dać tego dziecka komuś, kto mógłby je skrzywdzić. No, to jest stara sprawa jeszcze z króla Salomona. Dlaczego nie przeciąć go na pół? Poproszę generała, żeby go przeciął na pół. Wtedy obie otrzymacie równą część. Co to okropne? Nie marnujmy więcej czasu, siekać. Co to był żart? Ale to wyjaśnia, kto naprawdę dba o tego noworodka. Myślę, że lepiej mu będzie z matką, która nie chce go przekroić na pół. Dziękuję, wasza wysokość. Dobra, to... To było banalne. Siadamy na dupie. I kupiec. Wasza wysokość, przynoszę coś naprawdę wyjątkowego. Zarezerwowanego tylko dla najbogatszych lordów i królów. Torebka cukru sprawi, że wasze życie będzie słodsze. Można go dodać do wina lub chleba. Jest przepyszny. Kurde. Cukier. To jest rzadkość w tamtych czasach. Czy ja się skuszę na cukier? Tak, skuszę się na cukier. Jestem pewien, że moja żona go pokocha. To przyjemne zwracać za mnie interesy. Co nam daje cukier, nie wiem. Ale rzućmy tutaj okiem. Czy ktoś w ogóle pisze o tym cukrze? Aha, czyli dziecko, dobra, to zrobione. O, czyli ten cukier na razie nam nic nie wnosi. Dobra, czy możemy pogadać o czymś z żoną? Możemy pogadać z córką. Na Boga, coś ty zrobiła ze swoimi włosami i sukienką. Czy to kolczyk w twoim nosie? Należy to teraz barbarzyńców? Eryk, widziałeś o tym? Właśnie wróciła z miasta, spójrz tylko na nią. Oni nie są barbarzyńcami, przestań ich tak nazywać. To nie jej wina, że urodziła się po drugiej stronie gór. Bądźmy ciszej. Asalia. O, zacznijmy od tego, czemu strzelała. Bawisz teraz łukiem, miecz już ci się znudził? Już trochę, Maja pożyczyła mi swój, abym mogła poćwiczyć. Mówi, że życie dziewcząt jest trudne, dlatego musimy wiedzieć, jak się bronić. Nadal widujesz się z Mają? Tak, wyrzuciła ją z zamku, ale nie powiedziała, że mogę się z nią widywać. Spotykamy się w miasteczku i bawimy się przez kilka godzin. To wszystko. O co chodzi z tym strojem? Znowu zamierzasz dręczyć swoją matkę? Nie! Pomyślałam tylko, że spróbuję czegoś nowego. Maja mi w tym pomogła. Och, wiedziałam, to jest sprawka. Usłyszałem już dość. Wystarczy. Co my teraz z tobą zrobimy? Oj, czy nie zrobiłam nic złego? Mam tylko nową fryzurę. I zniszczyłaś bardzo drogą
sukienkę. Wbiłaś okno w sali tronowej. Tam mają na ciebie zbyt duży wpływ. Wpędzi cię w kłopoty. Myślę, Eryku, że najlepiej będzie, jeśli przestaną się widywać. Twoja matka ma rację. Niedawno wróciliśmy z wojny z Radowią. Ledwie przeżyliśmy, a ty zaprzyjaźniasz się jedną z nich? Maja nie jest niebezpieczna, nie zrobiła nic złego. Masz się z nią więcej nie widywać. Ojcze! Nie będę z tego negocjować. Robię to dla twojego dobra, Asalia. Dziękuję, kochanie, ale stanąłeś za mną w tej sprawie. Będę w naszej sypialni, jeśli ktoś będzie mnie potrzebował. No nic. Uważaj na siebie. Dobra, no źle to widzę. Raczej się nie dogadamy z córą. Odwiedzamy żonę, ale żebym nie zapomniał, to wyślę całą ekipę w świat. Czyli mam ich teraz wszystkich. Gdzie ich wysłać? Nie pamiętam co, gdzie. Nie. Tu nie pomogłem, bo to był pijak. Co tu jest? Tu chyba pomogłem. Niech pojedzie generał. Tu nie pomogłem. Potwór ze studni pomogłem. Wiedźma tam pojechała ogarnąć. Złoto na buty chyba też. Ból brzucha chyba też. Tego na pewno nie. Czyli... ból brzucha. Niech łowca pójdzie porozmawiać. Dobra. I pogadajmy z żoną. Kochanie, mam coś dla ciebie. Kupiłem torebkę cukru od kupca. Myślałem, że ci się przyda. Możesz dodać go do swojego wina, by smakowało lepiej. Prawdopodobnie znajdziesz lepsze zastosowanie dla cukru niż ja. Och, Eryk, jesteś niesamowity. Dziękuję, jesteś taki troskliwy. Uwielbiam cukier i dziewczynki też. Poproszę, aby kucharka przygotowała coś słodkiego na wieczór. Cieszę się, że jesteś zadowolona. Oczywiście, że jestem. Dziękuję ci. Martwię się o Asalię. Wymyka się i ta sukienka. W niczym nie przypomina księżniczki. Ta Maja mają zły wpływ. Myślę, że ona tak reaguje z powodu tych wszystkich rozmów o ślubie, które niedawno odbyliśmy. Nie chce wychodzić za mąż i boi się, że zmusimy ją do małżeństwa wbrew jej woli. Dlatego staram się nie być dla niej zbyt szorstki. Masz rację, może przesadzam. Też się o nią martwię. Nie chcę, żeby zrobiła coś, czego będzie żałować. To tylko jej wiek, ale nie jestem pewien tej Mai. Właśnie stoczyliśmy bitwę z Radowianami. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli Asalia już się ze mnie spotka. Cóż, nie jestem pewien, czy jesteśmy w stanie ją powstrzymać. Po prostu znowu się wymknie. Masz rację. Spróbuję z nią porozmawiać. Oj, żono, raczej to nic nie dam. Ta córka. Będzie problem jakiś. Jestem przekonany. Tym bardziej, że postawiliśmy na eksterminację Radowian. Myślę, że gdybyśmy wybrali drugą drogę, to byłoby łatwiej to osiągnąć, ale bądźmy twardzi. No dobra, tu jest wszystko ok. Wszystkiego przybywa, czyli mimo tych kosztów, tu niestety nic się nie zmienia. Dobijmy to do pełna. Zostały nam 3. Nie wiem, czy można dalej napełniać, ale... A można to ściągać? Nie. Dobra. Czyli... lecimy. Grewno. Tydzień 38. Teraz to jest nic, czyli po prostu wszyscy powiedzą, że... pogadali z wieśniakami, którzy mają przybyć na pobór. I łowca. Okej. I teraz wieśniacy. Pierwszy wieśniak. Wysłałeś po mnie. Oto jestem. Czy dołączysz do naszej armii w bitwie? Bla, bla, bla. Chcielibyśmy być w stanie wam pomóc. Nasze pola stały się jałowe w powodzi. Nic by na nich nie wyrosło. Zaczęliśmy więc handlować przyprawami. Nasz lord nie aprobował tego, więc przeprowadziliśmy się do wioski, gdzie możemy się tym zajmować.
O kurde. Powiedzieli nam, że jeśli pomożemy ci w bitwie, zabiją nasze dzieci. Przepraszam, rozumiem. No nic, nie udało się. Wieśniak. Wasza wysokość, chciałeś mnie widzieć. Czy dołączysz do mojej armii nadchodzącej wojnie? Bla, bla, bla. Moja armia cię potrzebuje. Pomogliście naszej wiosce z wodnikiem. Oczywiście, że staniemy u twojego boku. Nie mogliśmy żyć sobie lepszego króla. Bądź gotów za 12 tygodni. 6 luda. Wasza wysokość, czy dołączysz do mojej armii w nadchodzącej bitwie? Uzdrowiłeś, wasza wysokość. Teraz jestem tak sprawny, jak miałem, kiedy miałem 20 lat. Pomogę. Zwołam też moich przyjaciół. Bądź gotowy za 12 tygodni. Kolejnych 6 ludzi. Czy słyszeliście kiedyś o błotniakach, wasza wysokość? Stworzenia zbliżone do owadów. Żyją na bagach, świecą w nocy. Niektórzy opowiadają, że strzegą one skarbów. Ale nie słuchajcie tych kłamstw. Po prostu żerują na tych, którzy podążają za światłem. Pamiętajcie, jeśli po zachodzie słońca zgubicie się w lesie, nie podążajcie za światłami. No, dlaczego mi o tym mówisz? Nie mogę powiedzieć, że ludzie zwyczajnie gubią się w lesie. Mój syn chciał szukać skarbu w lesie, jak powiedziałem. Skarby, w przeciwieństwie do błotniaków, są niczym innym jak kłamstwem. Jeszcze nie wrócił. Obawiam się, że się zgubił, a mówiłem mu, że nie ma słuchać bójt. W sumie stać mnie. Mam naprawdę wysokie dochody. Znajdź kogoś innego, kto pomoże. Jestem pewien, że jeśli zapłacisz lokalnym kmiotom, pomogą ci odnaleźć syna. Oto złoto. Ach, nie pomyślałem o tym. Dziękuję. Jeśli nie mogę znaleźć skarbu, przynajmniej dostałem trochę złota. Ha, ha, ha. Kurde, pewnie nie poszukasz syna, tylko wydasz złoto. Wasza wysokość, mam problem. Pracowałem nad wszelkiego rodzaju budynkami w wiosce. Kuźnia, nowa karczma, kaplica. To jedyne, co potrafię. Ale ponieważ pracowałem z bardzo ciężkimi kamieniami, moje plecy się zbuntowały. Nie mogę nic już podnieść. Za każdym razem, gdy próbuję się schylić, po prostu mdleję. Co taki stary człowiek jak ja może zrobić, aby zarobić trochę złota? Nie mam rodziny, która by mnie wspierała. A do jedynej rzeczy, którą potrafię robić, już się nadaje. Dobra, weź te 12 zapasów. To wszystko, co mogę zaoferować. Ale wasza wysokość, co mogę zrobić z tymi zapasami? Skończę w ciągu tygodnia. Co zrobię potem? Skąd wezmę jedzenie? Dam ci jeden zapas tygodniowo. Powinno wystarczyć. Dziękuję, wasza wysokość. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. No dobrze, idziemy na setkę. I tutaj coś się wydarzyło, ale najpierw ogarnijmy może mapę. Smród rzeźnika. No to załatwił, już tu kogoś wysyłaliśmy, ale wyślemy jeszcze raz. Dobra. Bełtów nie ruszaliśmy. Krzywy kręgosłup. Przed chwilą pomogliśmy. Wiedźma. I czyje dziecko. Też pomogliśmy. No dobra, czyli na bieżąco załatwiamy wszystko. Ojcze, próbowałem wysyłać listy. Próbowałem ci powiedzieć cokolwiek na murach. Iwo zawsze znajdywał sposób, aby powstrzymać mnie od skontaktowania się z tobą. Nie masz pojęcia, jak się ucieszyłam, kiedy usłyszałam, że szczęśliwie wróciłeś do domu. Z całego serca dziękuję duchom, które kierowały twoimi krokami. Wiedziałam o planach Iwo, ale nie mogłam ci powiedzieć. Iwo groził mi, że jeśli pisnęłabym słową, skrzywdziłby nie tylko ciebie, ale i siostry, i matkę. Groził, że obedrze je ze skóry.
Iwo jest nawiedzony. On jest szalony. Wierzy, że pozbywając się ciebie, uleczy swoją matkę i pomści ojca. Do diabła z nim, z Atanem i z jego Bogiem. Ojcze, boję się. Ale tak będzie lepiej. Teraz widzę, że nie mam innej drogi ucieczki. Powiedz Sedani, że jest im bardzo przykro z powodu Dastiego. Powiedz Asali, aby podążała za głosem serca. I powiedz matce, że ją kocham. Nie hamuj się, kocham cię. No... Lursulia. Czy coś jej się... Czy to jest jej pożegnanie? Lursulia nie jest bezpieczna w Atanie. Musimy pokonać Iwo, odzyskać ją. Nie mogę pozwolić, aby ten pasożyt ją skrzywdził. Znajdę tę kanalię i zrównam go z ziemią. Wiem, że pragniesz go ukarać, ale musisz do tego podejść z rozwagą. Nie możemy stoczyć bitwy na jego terenie, wasza wysokość. Dobrze o tym wiecie. Potrzebujemy poczekać, aby przybyli tutaj, gdzie mamy przewagę murów obronnych. To wszystko moja wina. Nie powinienem były tam wysyłać. Muszę pokazać to Aurelii. Lepiej nie, bo zemdleję. Najpierw do ogrodów. Co z nią? To będzie łatwiejsze chyba. Tak, ojcze. Twoja siostra wysłała kolejny list. Luli poprosiła mnie, abym ci powiedział, żebyś szła za głosem serca. Od dawno nie było od niej żadnych wiadomości. Trzyma się dobrze? Powiem tak, mamy już tak przejebane za przeproszeniem. Mówimy prawdę. Iwo chce pomścić ojca, zabijając mnie, ale nie chcę, żebyś panikowała. Co, ojcze? Dlaczego? Był proces. Nie otrułeś króla Talisa. Tak, wiem. Uspokój się. Nie pozwolimy mu wyrządzić nikomu krzywdy. Wszystko będzie dobrze. Co stanie się z Lursulią? Nie wiem, kochanie. Przepraszam. No dobra. Jest źle, będzie gorzej. Panie, Lursulia wysłała kolejny list. Nasza córka Aurelio, ona jest w niebezpieczeństwie. To wszystko moja wina. Nic nie mogę zrobić. Dlaczego bogowie każą nas tak surowo? Jakby bitwa nie wystarczyła. Co się dzieje, Eryk? Mów natychmiast. W ostatnim liście Lursulia pisze: teraz widzę, że nie ma dla mnie drogi ucieczki. Powiedz matce, że ją kocham. Co to znaczy? Eryk, musimy coś zrobić. Powiedziała, że Iwo jest szalony i że chce się mnie pozbyć. Och nie, jeśli Iwo widział ten list, powiedz matce, że ją kocham. Czy to miało być pożegnanie? Musimy kogoś po nią posłać. Jego strażnicy są za silni, nigdy się do niej nie dostaniemy. Prawdopodobnie trzymają ją zamkniętą. Na wypadek, gdybyśmy kogoś wysłali, musimy poczekać. To prawda, jeśli go zdenerwujemy, może ją skrzywdzić. Ma pewność, że jeśli nas atakuje, to zdobędzie zamek, ale możemy go zaskoczyć. Jeśli odpowiednio się przygotujemy, wygramy bitwę, Lursulia wróci do domu. Naprawdę, mam nadzieję, że tak będzie, kochanie. Okej. No, oby, chociaż źle to widzę, chociaż... Tydzień 38. Chyba to wszystko. Tu nic się nie zmieniło z sojuszami. Czyli tutaj utrzymujemy jednego darmozjada, ale to i tak nie jest problem. Jedzenia coraz więcej. Z kasą coś się ostatnio psuje. Podatki nie rosną mimo wzrostu zadowolenia. Chyba osiągnęły maksymalny pułap. Trudno. No dobra, żarcia mamy odłożone całkiem sporo. No i lecimy. Tydzień 39, Grewno. No dobra, czyli to nie ma co w ogóle gadać, bo to jest wszystko w sprawie poboru. Tak jest. I teraz tak. Czy dołączył do armii? Idziemy na wojnę, moja armia cię potrzebuje. Dzięki wam mogę wreszcie spać w nocy. Też chciałbym móc. Wszyscy z mojej wioski staniemy u twego boku. Dziękuję ci. Bądź za 11 tygodni. 6 luda.
Wasza wysokość, w czym rzecz? Czy dołączysz do nas na schodzącej bitwie? Nie, wasza wysokość. Nie pamiętacie mojego problemu z plecami? Nie mogę pracować, więc ja mogę walczyć. Przykro mi. Oh my god. Och, cieszę się, że udało mi się uniknąć bitwy. To była zła inwestycja. Trzeba go było pogonić w cholerę. Wzywałeś mnie? Czy dołączysz do armii w nadchodzącej bitwie? Każda, nawet najmniejsza pomoc zostanie doceniona. Właśnie urodziłem małe dziecko, którym muszę się zająć. Pomogłeś mi ratować dziecko, pamiętasz? Nie przydałabym się zbytnio, ale mogę wysłać męża. Jest silny i pomoże. Dziękuję ci. Skąd ma 6 mężów? Nie wiem, ale okej. Najemnik. Wasza wysokość, słyszeliśmy o nadchodzącej bitwie. To idealna szansa na nas, żeby zdobyć złoto i okazja, żeby wam pomóc. 20 najemników za 16 złota. Oczywiście. Oto złoto. Mamy najemników. Super. Kupiec. Mogę wymienić wasze zasoby na złoto. Powiedzmy 25 zapasów na 18 sztuk złota. Pogadamy się? Nie, ale sprzedasz mi jak zwykle pyłek. Czy dam mu zasoby, dostanę złoto. Tylko to jest... Czyli nie wiem, czego mi bardziej potrzeba, szczerze. Nie, nie zgodzę się. To już wszystko. Dzięki. Pa, pa. O, nasza żona. Ale najpierw, żebym nie zapomniał... Ty kupisz pyłek. Aurelia. Muszę ci coś pokazać, kochanie. To dotyczy naszego dziecka. Odwiedź mnie w sypialni, kiedy tylko będziesz mógł. Oczywiście, Aurelio. Wasza wysokość, cierpię na swędzącą chorobę. Swędzi mnie twarz, swędzą mnie nogi, swędzi mnie dupa, no rozumiecie? Nie mogę tego znieść. Niemniej jednak słyszałem, że dotyk króla może wyleczyć wszystkie dolegliwości. Więc co wy na to, wasza wysokość? Czy użyczycie mnie swojej królewskiej mocy? Pewnie masz świeżb. Wiecie co? Nie będę go dotykał. Won! Uzdrowiciel ma większe szanse ci pomóc niż ja. Nie jesteście magiczni, jesteście hojni. Powodzenia. I kolejny wieśniak. Wasza wysokość, mam nadzieję, że macie się dobrze. Witam w zamku, pastorze. Przyszedłem prosić o przysługę. Społeczność zdecydowała, że nadszedł czas, aby ulepszyć nasz miastowy kołowrót. Ten na rynku jest mały, stary, ledwo stoi. Rozważamy naprawę, ale lepiej po prostu budować nowe. Możemy wykorzystać tę okazję, aby tym razem zrobić to porządnie. Społeczność zebrała już dużą sumę złota, aby pomóc to sfinansować. Ale to nie wystarczy na pokrycie prac. Musimy wydobyć kamienie i przetransportować je z gór. Nasz kamieniarz powiedział, że może wyciąć w nich wzór. Jeśli w centrum rynku znalazłby się taki nowy kołowrót, przyciągnęłoby to więcej osób. Społeczność poczuje się szczęśliwsza i bezpieczniejsza. Potrzebowalibyśmy jedynie 25 sztuk złota. Kurde, wszyscy chcą złota. Bierz. Zbuduj największy kołowrót z Davern. Dziękuję. Niech Bóg wam błogosławi. No dobra. Liczebność naszej armii jest niepokojąca. Musimy zebrać w szkole najwięcej wieśniaków. Można to tylko wieśniacy, ale dopóki potrafią rzucać kamieniami, przydadzą się. To prawda. Miejmy nadzieję, że uda nam się skutecznie obronić zamek. A, ludzie kochani, jest źle. Wolno tych wieśniaków przebywam. Co tu się dzieje? Eryku, to jest Dalila, lokalna wiedźma. Myślę, że istnieje sposób na zniesienie klątwy. Zechcesz to wyjaśnić, Dalila? Wasza wysokość. Z naszym pozwoleniem moglibyśmy odprawić rytuał, który zniesie klątwę, która została na was nałożona. Klątwa? Myślałem, że to tylko bujda.
To, co powiedziała mi królowa Aurelia, brzmi jakby istotnie rzucone na was przekleństwo. Wasze złe zdrowie, wszystkie nieszczęścia, brak następcy, wrzecisz samej. Nie mogę pomóc w rozwiązaniu wszystkich problemów, ale myślę, że może mogę się przydać w najważniejszych kwestiach. Prawowity następca. Jakie jest ryzyko? Ten rytuał nie wydaje mi się krzyć bezpieczny. Jakie jest ryzyko? Czy to będzie bolesne? To może być, ale będą głównie pod wpływem zaklęcia. Nie do końca tutaj z tobą, chociaż moje ciało może wykazywać oznaki bólu. Rzeczy samej, duch królowej będzie poza ciałem, więc nie będzie nic czuła. Opowiedz więcej o rytuale. Rytuał jest skomplikowany i potrzebuje, abyśmy byli przy nim obecni, abyście byli przy nim obecni, wasza wysokość. Będziemy prosić dobre duchy, aby działały na naszą korzyść. Będziecie mu chcieli powtórzyć zaklęcie za mną i od czasu do czasu pomóc. Jaka jest szansa? Czy masz pewność, że urodzi się następca? Istnieje ryzyko, ale jak zawsze w tych sprawach, rytuał musi być robiony bezbłędnie, aby zadziałał. Ale jak nam pomożecie, szansa na chłopca jest bardzo duża, prawie pewna. Wiecie co? Kurde, nie wiem. Przyszła wiedźma. Najgorsze jest to, że to jest tylko prawie pewna. A jak mówią, prawie robi ogromną różnicę, więc mam wrażenie, że może się zdarzyć, że odprawimy rytuał i nic z tego nie wyjdzie. Nie ma takiej opcji. To zbyt ryzykowne. Nie mogę stracić Aurelio. Ale jeśli nie spróbujemy, możemy nigdy nie mieć syna. Eryku, proszę, przemyśl to. Podjąłem już decyzję. W porządku, kochanie. Cokolwiek uważasz najlepsze. Dajcie mi znać, jeśli będziecie potrzebować czegoś innego w przyszłości, wasza wysokość. I co nam jeszcze żona powie? Do zobaczenia, nic więcej. No dobra. Nie ufam. Nie ufam jakimś wiedźmom, cholera wie. Mapa. Czyli znów to rozsyłanie. Okej, okay. Tu nie pomogli. Ranny mąż. Nie wiem, nie pamiętam szczerze. To mu dałem kasę na tą swędzącą chorobę. Niech go generał zaprosi. Topiona wioska, bełty, bieda w wiosce. Buty, ranny mąż. Chyba rannemu mężowi pomogliśmy, jak się nie mylę. Nie wiem, kto to jest. Coś zaginęło. Bieda. I chyba na biedę też żeśmy pomogli. No dobra. Czyli tak. No, wszystko zrobione. Kończymy turę. Kasy wolno przybywa, bo nas zjada ta cała trójca. Z zasobami jest nieźle. Myślę, że spokojnie możemy uzupełnić kolejną skrzynię. Zapisz i kontynuuj. I myślę, że zrobimy sobie po tym tygodniu przerwę. I ostatnie 10 jeszcze w jednym odcinku. Generał, wieśniacy, stawcie się. O, jest wszyscy to samo. Wszyscy prosili wieśniaków o przybycie. Dobra, Eton. Pyłek, bierz pyłek, potrzebuję szmalcu.
Bajecznie, dziękuję ci. I super. To nas ratuje finansowo. Wieśniak. Wzywaliście mnie, wzywałem. Czy dołączycie do armii? Nadchodzi wojna, potrzebujemy ludzi. Wyleczyliście moją chorobę, jesteście wybrańcem. Będę musiał oddać swoje życie, aby cię chronić. Przybędę z przyjaciółmi. No i super. Sześciu woja. Wieśniaczka. Wasza wysokość, czy dołączysz do armii? Mnie? Nie mam pojęcia, miałbym pomóc. Nie umiem walczyć, gotować ani leczyć. Ale mój mąż, on pomoże. Dziękuję. Ilu? Też sześciu. Kurde, mogliby, powiem szczerze, zrobić jakieś różnice. Czyli, że jedne misje, powiedzmy, dają dwóch, jedne ośmiu, jedne czterech, tak żeby to było zróżnicowane. W ten sposób tak troszkę na pałę idzie. Kolejny wieśnik. Wasza wysokość, czy dołączycie do armii w nadchodzącej bitwie? Atana zamierza zaatakować. Moja armia cię potrzebuje. Możesz na mnie liczyć, wasza wysokość. Moja rodzina zawsze będzie gotowa. To mógł być nasz koniec. Prowadzę jak najwięcej ludzi. Dziękuję. Bądź za 10 tygodni. I 6 ludzi. Co, Dani? Czy to ty? Co u licha zrobiłeś swoją suknią? Też chciałam ładnie wyglądać jak Asalia. Nie martw się, ojcze, nie zrujnowałam mojej ulubionej sukienki. Ale zrujnowałaś tą. Sama ją pocięłaś? Skąd w ogóle wzięłaś nożyczki? Czy ty masz pióra we włosach? W zeszłym tygodniu znalazłam kilka pięknych piór w ogrodzie. Chciałam mieć taką samą sukienkę jak Asalia, ale nie potrafiłam tego zrobić, jak ona miała. Ten materiał wciąż mi zawadza. Nie skaleczyłaś się, prawda? Oj, oj, czy nic mi nie jest. Chciałam tylko zapytać, czy ładnie wyglądam. Ciężko mi powiedzieć, ale... Niech się cieszy. Niech będzie, możesz ją zatrzymać. Ale swojej matce będziesz się sama tłumaczyć. I mówię ci od razu, że jej się to nie spodoba. Dlaczego nie? Ponieważ noszenie takiej podartej sukienki nie przystoi księżniczce. Może jej się spodoba, nie wiesz tego. Zobaczysz. A teraz uciekaj, mam trochę pracy. Dziękuję, ojcze. Wiedziałem, że ci się spodoba. No dobra, panna. Co teraz? Wasza wysokość, nasza wioska została niedawno przejęta przez Lorda Grego. Czy to jest ten... Kiedy byliśmy pod panowaniem Lady Maszy, a teraz oboje pobierają od nas podatki. Co tydzień wysyłają żołnierzy, aby zabrać pieniądze. Nie mamy możliwości im odmówić. Od tygodnia płacimy podwójny podatek. Próbowaliśmy rozmawiać z lordami, ale nas ignorują. Proszę o pomoc, wasza wysokość. Okej, wiecie co? Mamy kasę, ale z drugiej strony moglibyśmy wysłać generała, albo pogadał z lordami. I myślę, że to jest generalnie niesprawiedliwe, czy... Nie będziemy tego tolerować. Nie, generał. Mój generał się tym zajmie. Dziękuję, wasza wysokość. Natychmiast powiadomię wieśniaków. Dobra. I super. Set 101 zadowolenia. Niech to szlak. Znowu ukradli mi ziemniaki. Jestem pewien, że ktoś chowa Alitwara w swoim domu. Jak inaczej da się wytłumaczyć, że co wciąż giną ziemniaki? Moje ziarno też. Cholerna wioska. Wiedziałem, że nie powinienem się tam przeprosić. Gdyby któryś z waszych łowców pomógł mi to nam odkryć, to ukrywa tego pierzastego gada. No, złota ci nie dam znowu. Bierz tego łowcę, kurde. No dobra, łowca pójdzie zapolować. O, co tu się stało? Jakieś Radowia. Tak, jakaś, kurde, klaun z Radowi. Wasza wysokość, znaleźliśmy króla Radowi. Potwór we własnej osobie. Daliśmy mały wycisk za to, co zrobił naszym braciom. To nie było konieczne. Wybacz moim ludziom, czasami mogą mieć ciężką rękę. Szczególnie jeśli noszą metalowe rękawice. Eryk, w końcu mam okazję z tobą poznać. Ile to już lat? Bałem się, że kiedyś się zjawisz. Nie spodziewałem się, że zjawisz się jako król, ani że przybędziesz z armią. Oczywiście, że nie. Jaka jest szansa, że zwykły bandyta będzie
ścigać króla, ale i tak mi się udało. Ponieśliśmy ciężkie straty, ale twoja armia została rozbita. Nie ma dla ciebie szczęśliwego zakończenia. Zanim wyślę cię do kata, powiedz mi. Jak zostałeś królem? Kiedy ostatni raz się spotkaliśmy, byłeś bandytą na drogach. Jak przyszedłeś od złodzieja do króla? Król? Tak szczerze to trochę przesadzone. To tak nie działa po naszej stronie gór. Niektórzy ludzie postanowili pójść za mną to wszystko. Powiedzieli, że dałem im nadzieję. Nie wszyscy rodzą się apatuleni królewskim jedwabiem. Niektórzy muszą na to zapracować. Ja to właśnie zrobiłem. Czyli taki plemienny władca, powiedzmy. Silny wojownik zebrał kupę luda i ruszył najeżdżać. Okej. Klątwa wiedźmy. Była wtedy z tobą czarownica. Rzuciła na mnie klątwę. Jeśli nie dotrzymam obietnicy. Przepraszam za to. Adzi. Matałem do rzucania klątw na lewo i prawo. Nie martwiłbym się tym zbytnio. Adzi lubiło często używać tej klątwy. Nigdy nie działała. Obietnica. 13 lat temu, kiedy nas zaatakowałaś i przyłożyłeś mi oczy do szyi, musiałeś wiedzieć, że nie będę w stanie dotrzymać obietnicy. Musiałeś wiedzieć, że powiedziałbym wszystko, żebyś tylko pozwolił nam odejść. Byłem wtedy innym człowiekiem. Okradałem podróżników. Nigdy nie spodziewałem się, że wpadnę na królewską rodzinę na tym szlaku. Kiedy nadarza się okazja, czasem wpada się na sprytne pomysły. Oczywiście wiedziałem, że nie otrzymasz obietnicy, ale to dało mi iskierkę nadziei. Poślubienie córki z królewskiej rodziny oznaczałoby, że Radowia ma szansę na życie po tej stronie gór. Posiadanie królewskiej krwi oznaczałoby akceptację strony innych. Oczywiście nie sądziłem, że natychmiast stalibyśmy się gośćmi honorowymi, ale miałem nadzieję, że to wystarczy, abyśmy mogli opuścić nasze przeklęte ziemie. Wiecie co? Czy ja chcę z nim dalej gadać? Ja go stracę i tak, i tak. Bitwa była zacięta. Z pewnością wyprawiłeś nam niezłe powitanie. Kiedy przekraczaliśmy szlak, nie zamierzaliśmy walczyć, nie zostawiłeś nam wyboru. Wykorzystaliśmy do walki wszystko, co mieliśmy pod ręką. Co zaskakujące, całkiem nieźle daliśmy radę. Zdecydowanie miałeś zaskakujące taktyki walki. Jestem ciekaw. Pozwól, ów, że wstanę z tej ziemi. O, tak lepiej. Wal śmiało. Czy ja chcę tego słuchać? To jest teraz pytanie. Bo teraz tak, no mogę go przesłuchiwać i wypytywać o wszystko. W sumie czemu nie? Magiczna mgła. Opowiedz mi o mgle, czy to była magia? Tak jak powiedziałem, nie mieliśmy w rządzie żadnych szkód. Dym był zwykłym kadzidłem. Mieliśmy nadzieję, że użycie dużej ilości zamaskuje nasz przemarsz. Dziwne było z mojej strony założenie, że dym przetrwa wystarczająco długo, abyśmy mogli się przedostać. Miałem nadzieję, że zanim dym się rozejdzie, już nas nie będzie. Kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że dym wkrótce zniknie, musieliśmy stosować inną taktykę. Właśnie wtedy okrążyliśmy waszych ludzi. Potwory. Ogromne potwory przyniosły wiele spustoszenia. Och, masz na myśli żubry tranzytowe. Kurde, żubr tranzytowy, co to jest? Zdaję sobie sprawę, że te ssaki są dość rzadkie w swojej części świata. Są duże i silne. Zwykle używamy do transportu towarów. Ale jak się okazało, gdy je odpowiednio mocno zmotywować grzmotnięciem, mogą działać jak niezła kawaleria. Ogień. Nigdy nie widzieliśmy takiej ognistej magii. Co to było? Masz na myśli ogniste kwiaty? Używamy ich, aby powitać nowy rok. Jaki był ich widok, jakby ich widok nie był miły dla oka. Mieliśmy też całkiem sporo incydentów z ogniem, który wymknął się spod kontroli. Pomyślałem, że ich wady mogą raz podziałać na naszą korzyść. Maszyna do zabijania. To urządzenie prawie zdecydowało o naszym losie. Mamy po naszej stronie całkiem kreatywne umysły. W chwili rozpoczęcia bitwy nasi ludzie próbowali wymyślić coś, co przymogłoby nam się przedrzeć. Myślałem, że to cholerstwo było pułapką dla każdego, kto był wewnątrz, ale było wielu ochotników. Wypuściliśmy
I wydawało się, że podziałało. Przypuszczam, że element zaskoczenia załatwił sprawę. No dobra, czyli wiemy, co były te wszystkie bajery w bitwie. Wystarczy. Wiesz, że nie miałem innego wyjścia. Zrobiłbyś to samo dla tych, których kochasz, prawda, Eryku? Pozwól mi odejść, a obiecuję, że nie sprawimy więcej kłopotu. Nie chcę twoich córek. Wasza wysokość, pamiętajcie, że Bejran jest radowianinem. Jeśli pozwolicie mu odejść, król Jedrik może nam nie pomóc podczas bitwy z Ataną. Jeśli skażecie go na śmierć, król Fabian nam nie pomoże. Wiem, że to trudna decyzja, wasza wysokość, ale powinniście rozważyć korzyści, jakie otrzymacie od każdego króla. No, kurde, no nie będę wypuszczał dowódcy, który nas najechał. Zostaniesz stracony. Szczegóły twojej sytuacji nic nie zmieniają. Twój lud dokonał czynów, za które będziesz musiał ponieść karę. Ty i twoi ludzie nie powinniście byli przekraczać gór. To nie mogło się skończyć w żaden inny sposób. Nie chcę twoich córek, nie chcę twojego bogactwa. Zwykli ludzie mają więcej odwagi, więcej rozsądku głowy niż królewska korona. My zawsze wyobrażaliśmy sobie, że siedmiu króli jest prawych, że są mądrzejsi niż inni ludzie, że patrzycie ponad tytuły, rodowód czy pochodzenie. Ale nie różni się niczym od tych ciemiężców po naszej stronie gór. Jesteś bandytą w koronie, to wszystko. Zamknij się. Możesz uciąć sobie pogawędkę z katem. No i lecimy dalej. Nie ma litości tutaj dla wrogów. Dobra. Czy coś się wydarzyło ciekawego? Możemy pogadać z żoną. O Bejronie pewno. Ciekawe, czy się ucieszy. Kochanie? Tak jest. Moi ludzie znaleźli Bejrana. Właśnie zamawiałem. Myślę, że poza... Tak, nie mogłem patrzeć na jego twarz. Było dokładnie tak jak wtedy, gdy go widziałem 14 lat temu. W ogóle się nie zmienił. Przypomniało mi to wszystko, przez co przeszliśmy, przez tego Zbira. Nigdy nie mogłem mu wybaczyć tego, co zrobił. Bez względu na to, co mi powiedział. Wysłałem go do kata. Cieszę się, że to zrobiłeś. Nie chcę więcej znać jego twarzy. Teraz już wszystko będzie dobrze, kochanie. Wspomniał coś o klątwie. Powiedział, że wiedźma używała tego zaklęcia na wielu ludziach. I podobno nigdy nie zadziałało. Eryku, to świetna wiadomość. Nie potrafię powiedzieć, czy on jedynie kłamał, żeby ratować własne życie. Och, co zrobimy? Przypuszczam, że postąpiliśmy właściwie, odpuszczając sobie rytuał. Brzmiało to niebezpiecznie. Tak, możliwe. Dowiemy się wkrótce. No i dobrze. Chcemy spróbować na świat bardzo zdrowe dziecko, oczywiście. Wygląda na to, że nieważne, długo odpoczywam i tak zawsze jestem zmęczony. Po prostu usiądę. No nic. Gdzie wyślemy naszą wiedźmuchę? Czy coś nowego się pojawiło? Chyba tak. Podwójny podatek. Tu jeszcze nie pomogliśmy. Złoto na buty. Tu nie wiem. Podtopiona wioska. Bełty. Nie pamiętam temu, czy pomogłem, czy nie. Z podtopioną wioską... chyba tak. Co? 2 tygodnie? No dobra, czyli wszystko, żeśmy zrobili. Ty gdzieś wcięło, mamy tylko wiedźmę do pracy. I myślę, że robimy kolejną przerwę. Następny odcinek będzie już ostatnim, ostanie nam... Czy nie wiem, czy ostatnim, bo może być coś dalej, jeszcze nie wiem, ile jest po oblężeniu, ale zakładam, że już chyba więcej arków nie będzie. Ludzi 250, tu przybywa. Tym jedynym błędem jest ten kolej dla mnie tutaj, co zrobiliśmy. Tu jest wszystko pod kontrolą.
No i, czyli dobiliśmy na maksa. De facto nic już teraz nie podniesiemy więcej, chyba, dochodów. No dobra, jest jak jest. Kończymy na tym i będziemy kontynuować w następnym odcinku. Pozdrawiam.